Halo, halo. Dzień dobry. Witam na moim kanale. Ja nazywam się Marta Nawrocka i zdradzam tajniki świata online. Pomagam kobietom prowadzić social media, budować wizerunek marki w sieci i układać strategie marketingowe. Dziś w tym filmie chciałabym Ci pokazać, jak sprawić, by na Instagramie móc mieć jeden niż więcej linków. Jak pewnie wiesz, Instagram daje nam możliwość zamieszczenia jednego klikalnego linku. To jest jedyny klikalny link na całym naszym profilu. Nie da się wcisnąć klikalnego linka do posta, do komentarza, nigdzie. Jedynie tutaj pod bio. Ponieważ możemy tutaj wkleić tylko jeden link, no to często zmieniamy sobie to, co chciałybyśmy, dokąd chciałybyśmy prowadzić naszych odbiorców. Ale jak sprawić, byśmy mogły tutaj włożyć więcej niż jedno miejsce? W tej chwili to konto prowadzi do, ten link prowadzi na YouTube. A ja Wam teraz pokażę, jak to zrobić, by mieć tutaj taki link, który będzie prowadził w kilka różnych miejsc. Kilka różnych miejsc, czyli mam na myśli kanał na YouTube i na Facebook, na fanpage. W tym celu wchodzimy na stronę linktr.ee. Zakładamy bezpłatne konto, wybieramy opcję bezpłatną i zjawiamy się właśnie w takim... Aha, koniecznie musimy potwierdzić adres e-mail. I znajdujemy się w takim tutaj, w takim panelu kontrolnym. Po prawej stronie widzimy telefon, na którym będą się pojawiały nasze linki. Pierwsze, co zrobimy, to sobie zmienimy wygląd tego, tak żeby dopasowany był do naszej marki. Czyli wybieramy sobie obrazek. Wybieramy sobie obrazek z komputera. Ja go sobie tutaj przerzuciłam specjalnie na pulpit, bo już go trochę szukałam. Dobra, wgrywa mi się obrazek, uploadujemy go. I już za chwilę, o, pokazał nam się. Ponieważ logo jest czarne, no i te zdjęcia też w większości są takie ciemne, ponieważ są to zdjęcia takie akwarystyczne, to sobie zrobimy też tło czarne. Ok. Wydaje mi się, że wygląda fajnie. Zostawiamy. Przechodzimy teraz do sekcji Links. I tutaj będziemy właśnie wkładać nasze linki. To, co robimy, to klikamy Add New Link. No i pierwsze to dodajmy sobie kanał YouTube, kopiujemy sobie link normalnie z okienka z naszego YouTube'a i wklejamy sobie ten link o właśnie w tym miejscu. Czekamy chwileczkę, za chwilę to się przetworzy, tu się umieści link, a link będzie widoczny no, w tym całym drzewku. Dzięki temu, że mamy tutaj to konto i jeśli przełączymy się na wersję Pro, będziemy mieć dużo różnych statystyk do obejrzenia, ale w wersji bezpłatnej możemy też zobaczyć, ile razy ten link był kliknięty. Dodajemy sobie kolejny link, no i niech to będzie fanpage. Koniecznie musimy nadać tytuł tej karcie, bo w przeciwnym razie nam się to nie włączy. No i znowu klikamy, kopiujemy sobie link z okienka, wklejamy. Czekamy chwilkę, to nam się samo tutaj przerzuci na zielone, czyli na takie, że się po prostu zaakceptuje i włączy. O, gdzieś akurat jak ruszyłam, to się przełączyło. I tych linków możemy dodać sobie tutaj całe mnóstwo, tak? No nie będę już tutaj dodawać kolejnego do Instagrama, no bo nie będziemy z Instagrama przekierowywać na Instagram. Gdybyśmy mieli nie, na przykład sklep, stronę internetową, tak? To wszystkie te miejsca możemy wkleić właśnie tutaj i to będzie się pokazywało komuś, kto otworzy sobie ten link. Co zrobić dalej z takim czymś? Pojawia nam się link do tego naszego Linktree. Kopiujemy go sobie, idziemy na nasze konto na Instagramie, klikamy edytuj profil i w tym miejscu, gdzie mamy witrynę internetową, wklejamy sobie po prostu ten link z Linktree. Widzicie? Już mamy linktr.ee, koala riff. Klikamy wyślij. Zaakceptowane. Wróćmy się, zobaczmy jak to wygląda w profilu. W
profilu się zmieniło i po kliknięciu tego zobaczę miejsca, do których ta strona, to konto na Instagramie chce mnie przenieść. Sprawdźmy, czy działa, czy przeniosę się na fanpage. Pozamykam tamte okienka, żeby nie było, że coś jest nie tak. Czyli kliknęłam sobie tu w fanpage i przeniosło mnie na fanpage. Wszystko się zgadza. Zamknijmy i sprawdźmy, czy przeniesie nas na YouTube. I znowu wszystko się zgadza, tak? Przeniosło nas na YouTube. Bardzo polecam Wam korzystanie ze strony linktr.ee. Zapamiętajmy, jak to się pisze, chociaż jak piszemy razem, to też nam wyszukiwarka podpowie. Bo jest to naprawdę super sposób, żeby wrzucić do swojego konta coś więcej. Gdybyśmy się wrócili teraz na Instagram, to ja Wam jeszcze pokażę na swoim Instagramie, jak dużo rzeczy ja mam w swoim Linktree wrzuconych. Czyli ja również mam tutaj to skrócone na Linktree, mam tutaj swoje linki i jak wejdziemy do mnie, to zobaczcie, ja mam aż przekierowanie do wydarzenia, do pobrania e-booka, do grupy mojej, do strony internetowej i do konta na YouTubie. Czyli możemy bardzo dużo tych linków umieścić i wysłać osoby do różnych miejsc. Bardzo to pomaga, ułatwia i no jest łatwiej tym naszym odbiorcom niczego nie przegapić, tak? Możemy wrzucać do najświeższego artykułu na przykład, ale fajnie jest, gdy taka osoba może nie tylko sobie skorzystać z tego artykułu, ale może na przykład również wejść sobie na stronę internetową albo na konto na YouTubie, czy z czego tam korzystamy. Serdecznie Wam polecam korzystanie z Linktree. Dajcie znać w komentarzu, czy może już korzystacie, albo czy zaczniecie korzystać, czy uważacie, że jest to przydatne. A na razie żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa!